to jeszcze nie jest ten przypadek, ale rzeczywiście, jeżeli do tego dojdzie, to będzie pierwszy raz. Pamiętajmy, że rzeczywiście to sejmik, to gremium formalne musi to potwierdzić, tak? Nawet jeżeli jakieś rozmowy trwają, takie ustalenia trwają, rzeczywiście dzisiaj finalizujemy pewien etap tych ustaleń dotyczących kwestii programowych, po części również kwestii podziału zadań, ale ostatecznie oczywiście musi to zatwierdzić sejmik jako to gremium kolegialne decydujące. Znaczy przede wszystkim one były, powiedział, no nie chciałbym powiedzieć, że były łatwe, dlatego że to by było też spłaszczenie. One były, powiedział, takie męskie, rzeczowe, bardzo merytoryczne, z czego się bardzo osobiście cieszę, że sprowadziliśmy je mocno też na grunt merytoryczny, czyli tego, co programowo chcemy przez te najbliższe 5 lat, niezmiernie istotnych lat z punktu widzenia rozwoju regionu, bo pamiętajmy, że ta kadencja jest rok wydłużona i wchodzimy w taki okres, gdzie no, również w województwie opolskim musimy się spodziewać i być przygotowani na wiele zmian, choćby w sferze demograficznej, ale też i gospodarczej. Już się jako region zmieniliśmy, a będziemy się dalej zmieniać. Więc cieszę się, że one były bardzo mocno merytoryczne, dlatego wymagały też czasu. To nawet dobrze, że mieliśmy ten czas, że tutaj czas nas nie nagił, tak jak to było w poprzednich kadencjach, że trzeba było bardzo szybko dochodzić do porozumień, aby już wybrać władzę regionu. Tym razem ta nowa ordynacja wyborcza pozwoliła na to, aby mieć ten czas, sami dystans, odłożyć ten dokument, jeszcze raz do niego wrócić i dzisiaj go finalizujemy.